Oglądają Państwo magazyn 90 minut w TVN CNBC. Przed serwisem powiedziałem, że odpowiemy na pytanie, dlaczego każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, powinien myśleć nie tylko o swoim biznesie, ale także o swojej śmierci. Zwłaszcza, jeżeli jest wspólnikiem w jakiejś spółce. Dlaczego? O tym rozmawiał będę z panem Łukaszem Martyńcem, prezesem zarządu Wealth Management Group. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie, dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobrze, to w takim razie dlaczego musimy myśleć o swojej śmierci i jak tą śmierć zaplanować, a dokładniej to, co po naszej śmierci będzie działo się w spółce? Wie pan, właśnie problem polega na tym najczęściej, że o tej śmierci nie myślimy. Jest to jeden z tematów przykrych, jest to niestety temat tabu i bardzo często w polskim biznesie, pomimo tego, że jest to bardzo potrzebny temat i bardzo ważny temat, o tej śmierci się nie myśli. Ja bym chciał to pytanie zadać może troszeczkę odwracając. Dlaczego powinniśmy pomyśleć o tym, że nasz wspólnik jest też śmiertelny? No dobrze, to w takim razie prowadzimy spółkę składającą się z trzech wspólników. No i według takiego scenariusza, dlaczego musimy myśleć o tym, że nasi dwaj partnerzy w biznesie no, są śmiertelni? Chodzi o to, żeby dokładnie ocenić swoją własną sytuację, co by było z firmą, z jej majątkiem, jeśli chodzi o kwestie prawne, finansowe i też płaszczyznę zarządzania, gdyby jednego ze wspólników zabrakło, czyli co ja mam jeszcze dalej robić. Kwestia polega na tym, że bardzo często, nawet biorąc pod uwagę firmy, gdzie obsługa prawna jest, gdzie prawnicy mają tego typu kwestie poruszane, nie jest to przemyślane do końca, nie jest to przemyślane na kilka kroków do przodu. Bardzo często brakuje tutaj myślenia perspektywicznego, myślenia o zarządzaniu, myślenia o finansach i jeżeli my sobie tą sytuację tak szczerze zupełnie zanalizujemy pod kątem nie tylko prawa handlowego, jak to jest najczęściej czynione, ale też przerzuceniu to na prawo spadkowe, rodzinne, podatkowe i finanse, okazuje się, że nasza sytuacja w firmie, czy też sytuacja samego biznesu nie jest do końca ciekawa. Tutaj generalnie scenariuszy jest kilka, natomiast te, które są powtarzalne najczęściej. W wielu spółkach sytuacja jest taka, że na wypadek, gdyby jednego ze wspólników zabrakło, rodzina nie wchodzi do firmy, spadkobiercy nie pojawiają się w firmie i często nawet prawnicy obsługujący te biznesy twierdzą, że wtedy biznes jest zabezpieczony. Wspólnicy, jeżeli to nie jest firma rodzinna, nie życzą sobie, żeby ktoś ze spadkobierców pojawiał się w firmie, w związku z tym od strony prawnej jest to załatwione. Bardzo często, chociażby w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ kodeks spółek handlowych jest umożliwia taki właśnie zapis, że udziały są umarzane na wypadek śmierci wspólnika. Na spotkaniu biorę, powiedzmy, umowę spółki, biorę bilans i wtedy najczęściej w umowie spółki jest zapis, że no cóż, nie możemy zabrać udziału spadkobiercom, nie dając im nic w zamian, w związku z tym należy im się ekwiwalent. I tym ekwiwalentem najczęściej w umowach spółek z o.o. jest wartość księgowa, wartość bilansowa udziałów. Więc krótkie pytanie do wspólników, tak? Jeżeli w bilansie strzelam 30 milionów wartości księgowej udziału, to ja rozumiem, że spółka ma odłożone 10 milionów na wypadek takiej okoliczności. Gdyby jednego z panów zabrakło, spłacacie rodzinę i spółka bez problemu, jeśli chodzi o płynność finansową, działa nadal. Funkcjonuje dalej. Najczęściej wtedy właściciele patrzą, no cóż, proszę pana, mamy owszem kredyty obrotowe, tak? I tutaj właśnie kwestia jest taka, że prawnik, który obsługuje firmę, mówi, no dobrze, ale obsługuje od strony prawnej. A tutaj skąd panowie weźmiecie środki finansowe na spłatę, to już jest poza jego zainteresowaniem. Rzecz polega na tym, żeby na ten problem popatrzeć kompleksowo. Z jednej strony chodzi o skutki prawne, z drugiej o finanse, bo w tym momencie, jeżeli takie finanse są tutaj niezbędne, to podstawowe pytanie, ile i skąd wziąć pieniądze, tak żeby firma bez problemów, jeśli chodzi o płynność, mogła dalej funkcjonować. I trzecie pytanie, czy to faktycznie jest, że tak powiem, zgodne z planami rodzinnymi, bo w bardzo wielu firmach, gdzie pojawiamy się, owszem, takie zapisy w umowach spółek znajdujemy, aczkolwiek jest, powiedzmy, i ojciec, i syn, który już jest wspólnikiem, który być może już jest w zarządzie, który już jest przygotowywany do tego, żeby później przejąć stery, żeby w miejsce ojca, powiedzmy, dalej tą firmę prowadzić. I teraz okazuje się bardzo często, że te zapisy nie są przemyślane. Ktoś kiedyś włożył je do umowy spółki, kiedy spółka była jeszcze 15 lat temu małą firmą, która dopiero miała perspektywy rozwoju, ale do tego nie wracano. I teraz, gdyby faktycznie coś się stało, to albo dogadamy się z rodziną, tak, o spłatę, albo do spółki przychodzi komornik, a nie daj Boże potem syndyk, tak? No bo jeżeli mamy duże kwoty, firma jest no nawet te 10 lat, milionów, tak? Prawda, z przykładu. Tak, no to tutaj w tym momencie najczęściej firmy no, nie dysponują takimi środkami, a nawet gdyby konieczność byłoby wtedy wzięcia kredytu, posięgnięcia po finansowanie zewnętrzne, które jest bardzo drogie. My najczęściej przyglądamy się sytuacji z wielu płaszczyzn i tutaj proponujemy często rozwiązania też polegające nie tylko na zabezpieczeniu firmy od strony prawnej, ale też na przyglądnięciu się, skąd mamy wziąć środki
usługi finansowe. Bardzo mocno od kilku lat jako kancelaria współpracujemy z branżą finansową. Bardzo dużo szkolimy doradców finansowych. Ja też wykładam w jednej uczelni właśnie z tych tematów. I okazuje się, że na Zachodzie od lat wykorzystywane są do tego celu polisy na życie. Coś, co u nas jest często nawet przez przedsiębiorców czy prawników traktowane tak troszeczkę po macoszemu, może się okazać, że jest to fantastyczne źródło najtańszego tak naprawdę finansowania na taką okoliczność. Dobrze, mamy już strasznie mało czasu, więc musimy jeszcze jeden przykład szybko przeanalizować, ale bardzo szybko, związany z sytuacją, w której w miejsce naszego zmarłego wspólnika wchodzi jego rodzina. I tutaj też często klienci mówią, że wtedy jest okej, tak, że jesteśmy dogadani, nie ma problemów. Proszę pamiętać, że w poszczególnych spółkach, jeżeli pojawią się osoby, które są dobrze widziane w tym biznesie, które są przygotowane do tego, jest dobrze. Ale jeżeli to są osoby przypadkowe z punktu widzenia prowadzenia firmy, które nie są przygotowane, nie ma też możliwości współpracy pomiędzy nimi a dotychczasowymi wspólnikami, bo tutaj trzeba zadać sobie pytanie, jak będzie wyglądała ta relacja, prawda? Okazuje się bardzo często, że te osoby później są z punktu widzenia biznesu konfliktogenne. I też są kwestie sporów w spółkach osobowych. Pamiętajmy, że podstawowe decyzje dotyczące zarządzania firmą, zmiana umowy spółki, zakup, sprzedaż nieruchomości, zaciągnięcie większego kredytu, wymaga spójnej zgody wszystkich, jednomyślnej. Także nawet jeżeli ktoś wejdzie jako mniejszościowy udziałowiec, jest w stanie zablokować podstawowe decyzje biznesowe w firmie. W spółkach kapitałowych, gdzie możemy pewne rzeczy przegłosować, też warto się przyjrzeć i też proszę pamiętać, że w każdej firmie, niezależnie od tej formy prawnej, taki mniejszościowy wspólnik może prędzej czy później wystąpić z powództwem o wyjście ze spółki. I wtedy już korzystając z pełni praw wspólnika w postępowaniu sądowym będzie dochodził swoich praw, dochodząc rynkowej wartości udziałów. I często wtedy ta spłata jest dużo większa. Tym bardziej, że firmy najczęściej rosną na wartości z czasem. Tak? Jeżeli taki stan utrzyma się lat kilka, to spłatę mamy powiększoną o tą wartość, która w międzyczasie wzrosła. I tu musimy postawić kropkę, bo do tematu będziemy jeszcze pewnie wracać, bo temat jest niezwykle ciekawy i niezwykle ważny dla tych, którzy prowadzą własne biznesy. Warto myśleć o przyszłości. Nie tylko swojej, ale także o przyszłości wspólników, a przede wszystkim naszego biznesu. Łukasz Martyniec, prezes zarządu Wealth Management Group. Panie prezesie, bardzo pięknie dziękuję za przybycie do studia.